Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale, a dzisiaj w końcu mam dla was informację na temat pewnej ciężarówki, która najwidoczniej zmierza do Euro Truck Simulator 2. Niestety nie jest to update sytuacyjny na temat Mercedesa czy Volvo, ale tutaj w końcu coś się zadziało w kontekście ciężarówki, no i w ogóle całej marki, która no wydawałoby się, że no jest to po prostu martwy temat, który już nie istnieje, bo przez ostatnie lata nic na temat współpracy między SC Software a Iveco, no nie było nic takiego. Ostatnio na pewnych targach się spotkali, SC pochwaliło Iveco i tyle z tego było, ale żadnych konkretów, ale najwidoczniej dzisiaj się to zmieniło. A tak dokładnie to pewnie zmieniło się to od zeszłego tygodnia, ponieważ z postów, które zostały udostępnione na profilach społecznościowych SCS-u, można się dowiedzieć, że w zeszłym tygodniu doszło do spotkania przedstawicieli SCS-u z ich nowymi włoskimi przyjaciółmi, którzy są najprawdopodobniej właśnie przedstawicielami firmy Iveco, no bo jednak sądząc po tym zdjęciu, no to nie są to byle jacy tam przyjaciele. Zrobiono to sobie tutaj właśnie takie pamiątkowe zdjęcie na tle ciężarówki Iveco S-Way, na którą naprawdę bardzo długo czekano. Sam pamiętam, że robiąc te wszystkie filmiki o ciężarówkach, to o tym Iveco się tak wspominało jako jeden z tych potencjalnych kandydatów, który mógłby w końcu pojawić się w Euro Truck Simulator 2, ale to były raczej marzenia czy jakaś tam kandydatura, która była z tego powodu, że po prostu jest to ciężarówka, która jeździ na europejskich drogach, jest dostępna na rynku europejskim, ale było to tylko raczej marzenie, bo żadnych konkretnych informacji w sprawie wprowadzenia tej ciężarówki do gry no nie było. No nic praktycznie tu nie istniało w temacie Iveco S-Way. Przez te ostatnie lata również nic się nie działo, jeśli chodzi o współpracę Iveco i SCS-u. No ale najwidoczniej w końcu się to zmieniło, w końcu coś się zadziało. No i wygląda na to, że Oskar, czyli osoba, która odpowiada tutaj głównie za zdobywanie tych licencji, za ogarnianie tych całych współpracy z różnymi markami, firmami, czyli ta osoba, którą widzicie tutaj na środku tego zdjęcia, dostała najwidoczniej nowe zadanie, żeby sprowadzić Iveco S-Way na wirtualne drogi Euro Truck Simulator 2, no i powoli to zadanie wypełnia, no i najwidoczniej za jakiś czas w końcu zobaczymy tą ciężarówkę w grze, a kto wie, czy może ta współpraca doda nam coś jeszcze do gry, byłoby fajnie. Natomiast na ten moment nie znamy niestety żadnych większych szczegółów, oprócz tego, że doszło do takiego spotkania, że tutaj w końcu coś się dzieje w kontekście tej całej współpracy z Iveco, no i dodaniem w końcu ciężarówki Iveco S-Way. Można tu pewnie sobie jeszcze tak marzyć, czy może przy okazji będzie też jakiś tuning pack, a może stare modele zostaną odświeżone. No zobaczymy, na ten moment najważniejsza jest jednak ta główna ciężarówka, którą tutaj widać. No i cóż, czekamy na dalsze informacje, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że jednak jakieś konkrety pojawią się jednak przed grudniem i przed świątecznym streamem. No jak nie, no to najprawdopodobniej dopiero wtedy coś się zadzieje, ale oby nie. Ważne, żeby w końcu coś się też zadziało z tymi modelami, na które już dosyć długo czekamy, ale w kontekście ciężarówek na ten moment to tyle z tej najnowszej informacji, ale to nie koniec tego filmiku, bo mam dla was jeszcze tutaj najnowszy post o Missouri i mieście Kirksville. Tereny miasta, jak i okolic możecie zobaczyć w chwili obecnej na tych materiałach od studia, a ja przytoczę jeszcze tekst najnowszego postu. Podczas podróży przez miasto zatrzymę się na chwilę, aby podziwiać dobrze zachowane budynki z epoki wiktoriańskiej, które zdobią śródmieście i prezentują bogate dziedzictwo architektoniczne miasta. Sąd okręgowy jest świadectwem kunsztu XIX wieku i jest punktem orientacyjnym, który trzeba uchwycić na zdjęciu. Inne godne uwagi zabytki, które odtworzył nasz zespół, to m.in. lokalny kościół, bank, pomnik doktora Andrew Taylor Steele, Veterans Memorial Plaza i wiele innych. Koniecznie poświęć chwilę, aby je docenić i cieszyć się nimi, podróżując do lub przez to miasto. Oczywiście nie zabraknie również kontraktów dla kierowców poszukujących pracy. W Kirksville znajdzie się kilka magazynów, do których gracze będą mogli dostarczać towary, w tym supermarket, sklep z domami, magazyny, warsztat budowlany i centrum dystrybucji chemikaliów. Nie jest to największe miasto w stanie Missouri, ale z pewnością ma swój urok. I oczywiście SC Software zachęca, żeby dodać ten dodatek do swojej listy życzeń na Steamie. Przypomnę jednak, że Missouri raczej jest planowane na końcówkę tego roku. Jest na ten moment drugie w kolejce, pierwsze jest Arkansas, a trzecie Iowa.
Natomiast jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.